W ramach kampanii wyborczej będziemy w każdym okręgu, praktycznie na każdym osiedlu, razem z kandydatami, z kandydatkami do Rady, z kandydatów Wrocławia wszystkich. No ja oczywiście też w miarę możliwości będę jako kandydatka na prezydenta. Rozmawiamy z mieszkańcami, przedstawiamy nasz program i też tłumaczymy, co w nim jest, bo wiadomo, to są hasła. Mamy to przedstawione na takim plakacie typowym, więc bardzo często jest tak, że ludzie podchodzą, pytają, co one tak naprawdę oznaczają. Bazujemy oczywiście też ulotki. Teraz jeszcze zbieramy podpisy pod listą kandydatów do rejestracji komitetu. Po pierwsze to, że obywatele, obywatelki decydują. Większość z nas wywodzi się z organizacji społecznych, z ruchów społecznych lub też z partii tych, które nie są głównymi, dużymi partiami już wielokrotnie będącymi przy władzy. I to jest ta potrzeba, która nas tak naprawdę skłoniła do tego, żeby startować w wyborach. Bardzo ważnym elementem są mieszkania, nie fasady, czyli to, żeby nie odnawiać z zewnątrz pięknych wrocławskich kamienic na pokaz dla turystów i po to, żeby było ładnie na zdjęcia, tylko poprawiać warunki ludzi, którzy tam żyją. Bardzo wiele mieszkań jeszcze nadal we Wrocławiu mieszkańcy muszą korzystać z toalety na półpiętrze. Miasto nie wie, ile ma mieszkań. I tak naprawdę jest duża kolejka, jeżeli chodzi o lokale komunalne, lokale socjalne, a tak naprawdę stan w ogóle nieruchomości miejskich nie jest znany. Zależy nam na tym, żeby kultura była nie taka spektakularna i nie taka droga, tylko żeby była bardziej powszechna, bardziej dostępna i też dużo tańsza, a za to spełniała tę swoją funkcję integrującą. Bardzo ważne dla nas jest to, żeby miasto było czyste, żeby nie było smogu. To jest najwyższy czas, żeby zadbać o to, żebyśmy rzeczywiście mieli dostęp do zieleni. Ten wskaźnik w przypadku Wrocławia wynosi 40%, czyli 40% z nas zaledwie ma dostęp do terenów zielonych, do jakiejkolwiek zieleni w odległości 300 metrów. W większości powinno to być co najmniej 80%. To jest nowe dla nas, to jest nowe dla mieszkańców, to jest nowe również dla władz miasta. Natomiast to jest bardzo ważny problem, bo będzie tylko gorzej. Znaczy klimat będzie się pogarszał, w mieście będzie się żyło coraz gorzej. Miasto również ma możliwości, jeżeli chodzi o edukację. Oczywiście, że to nie jest w gestii samorządu, są tylko niewielkie części dotyczące tego, jak działa system edukacji, ale bardzo wiele można zrobić, żeby ułatwić ludziom funkcjonowanie, żeby jak najbardziej tę reformę edukacji, która jest dosyć kontrowersyjna i utrudnia jednak większości ludzi życie, żeby jakoś zniwelować te efekty. No i oczywiście komunikacja. No mamy nowe oczywiście tramwaje, jest wiele remontów, natomiast mamy za mało zdecydowanie linii opólnych i zdecydowanie mamy niedostosowane przystanki, co oznacza, że nawet jeżeli jest nowy tramwaj, to przystanek jest tak skonstruowany, jest tak nisko, jest tak niedostępny, że nie da się do tego tramwaju wsiąść, jeżeli się jest osobą o kulach, albo osobą matką, albo rodzicem z wózkiem, czy w ogóle osobą mającą jakikolwiek kłopot, jeżeli chodzi o mobilność. Wydaje mi się, że też musimy się bardzo poważnie zająć tym, żeby budżet miasta był bardziej zrównoważony, żeby mniej pieniędzy wydawać na duże, spektakularne imprezy i przede wszystkim mniej, znacznie wydawać inwestycji. Ja wiem, że to świetnie wygląda na zdjęciach, świetnie to wygląda w mediach, ale efekt jest taki, że mamy nieremontowane chodniki, mamy nieprzyjazną, niewygodną przestrzeń, a w momencie, kiedy się coś dzieje, miasto płaci 3, 4, 5-krotnie wyższe stawki za naprawy, bo pieniądze na naprawy nie są w odpowiedniej wysokości zabezpieczone. Mniej inwestycji, znacznie więcej pieniędzy na utrzymanie istniejącej infrastruktury. Nie możemy wydawać więcej, nie stać nas na to i nie będziemy mówić i nie będziemy obiecywać gruszek na wierzbie. Rozmawialiśmy bardziej o tym, jak wzmocnić ludzi organizujących się, bo to jest coś, co i jemu, i mnie bardzo leży na sercu, czyli oboje wyrośliśmy z takich oddolnych ruchów, oboje wyrośliśmy z pracy społecznej dla dobra wspólnego i bardzo mnie to cieszy, bo to jest to nasze główne porozumienie, czyli wiara w to, że ludzie, to jest dobrze, że ludzie się organizują, to jest dobrze, że ludzie się angażują i to jest dobrze, że ludzie angażują się w politykę i że każdy ma prawo się wypowiadać, decydować w sprawie swojej małej ojczyzny, czyli żeby decyzje w żadnej sprawie dotyczącej jakichkolwiek aspektów naszego życia nie zapadały gdzieś daleko w Warszawie, tylko jak najbliżej nas. Rozmawialiśmy o tym też, jak Polska powinna wyglądać i co zrobić, żeby więcej ludzi interesowało się polityką, chodziło do wyborów, głosowało w wyborach. No właśnie to, dać im pole, dać nam tak naprawdę pole do tego, żebyśmy mogli czuć to, co czujemy, uważać tak, jak uważamy, mówić tak, jak mówimy i decydować za siebie.